Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście, moi drodzy, nazywam się Czechu i kontynuujemy sobie grę z Fallouta. Właściwie nie będzie ostatnio, gdzie skończyliśmy, ale gdzieś skończyliśmy. Trochę tak na Spartana zaczynam tą grę, bo właściwie to dopiero wstałem, wykąpałem się i jest nie do końca wiem, co się dzieje, tak szczerze. Zrobiłem kanapki, obejrzałem jakieś gówno w internecie i mówię, no co, to nagrywam odcinek. Słuchajcie, jestem właśnie tutaj, w tym domu całym tego chłopa, dlatego że w ciekawostkach. Jakie udało mi się, słuchajcie, przeczytać na temat właśnie tego chłopa, to było napisane, że ja mogę. Kurwa, dobra, idziemy, chuj. Trochę się zykam, widzowie. Ty Voldemort. A nie, Manosa. To jest taka muzyka, słyszycie? Taka scary muzyka jest. Słuchajcie, było napisane, że jedynym sposobem, żeby zniszczyć księgę, nie jest właściwie, bo ja się tam udałem, słuchajcie, udałem się na Słoneczne Pustkowia i tam nie znalazłem żadnego, słuchajcie, znacznika, więc podobno jednym z niewielu miejsc. Ty, ja potrzebuję chyba tą zabawkę ogólnie do tego, że coś tam potrzebuję. Ogólnie jednym z nielicznych sposobów na to, żeby tego chłopa. Żeby zniszczyć jakby tą księgę, a nie tego chłopa. Żeby zniszczyć tą księgę, słuchajcie, zabicie tego chłopa. Jest strasznie strachliwe jakoś dzisiaj, kurwa, co jest? Wyspałem się chyba za dużo się wyspałem? Nie wiem, ciężko mi okej. No jest to krew. Zdecydowanie, jest to kolejna poszlaka, by jednak kurwa nie dać mu tej księgi. Nie wiem w sumie. Tak już stwierdziłem, że w sumie dam mu księgę. Podobno też jakieś dziwne interakcje między księgą a tym wszystkim zachodzi. Więc spróbuję ją wyrzucić może na ziemię, między domem. Zobaczymy tylko. Nie wiem, czy faktycznie będę miał, albo jak ona się w ogóle nazywa, ty. Umowa o zatrudnienie Harona. Bliblethump. Biedny Haron. O, 87 palców. 7 ołówków. Mały kryształ obcych. To 100. Zobaczmy. A! Nie mogę wyrzucić tego przedmiotu. No dobra. Więc są dwie opcje. Jedna to jest zabicie chłopa, a druga to jest oddanie mu tej księgi. Natomiast ja bym w sumie to nie wiem co. W sumie to bym go zabił, ale z drugiej strony nie chcę go zabić. Zobaczcie, no jest kurwa na wózku, jest stary, więc ogólnie to. Masz. Yes, of course. Here's your errand fee. Now give it to me. Nie dostałem żadnej You karmy. shouldn't be here. O! A można by pomyśleć, że jesteś ponad te okultystyczne brednie. Nie powinno mnie tu być, zrozumiano, już mnie tu nie ma. Zobaczymy, co tu się dzieje. Znaczy, dom nie wygląda na za miły. Ale też nie ma co, nauczyłem się, że nie ma co po pozorach, znaczy, wiecie, oceniać ludzi, tak? Więc zobaczymy. Gdzie dziadek poszedł? Kurwa, nie śledziłem go. Dziadek? Nie tu. Nie tu. Nie tu. Gdzie on poszedł? Na górę? Ty, gdzie on poszedł? Halo? Tu nie byliśmy. Halo? Halo? Ty, zniknął. A może mu zapierdolić coś z szafy? Wędka. Mam wrażenie, że te... A nie, w sumie nie. Pewnie nie. A to było... O, sejfik. Dobra, może zobaczyć, co tu będzie. Ty, ile dostałem kapsli? Z tysiaka? Chyba z tysiaka. Słuchajcie, no daję tak, bo co? W sumie to nie będę go zabijać, a tak pisało na tym, na Wikipedii, że Falloutowej, co jedyną opcją, żeby tam niszczyć tego, to ja bym musiał go zabić. A nie chcę tego robić w sumie, no co? Biedny dziadzio. Na wózku. A ty, poczekaj, czy on siedział na wózku, a później kurwa wstał?
Teraz to do mnie dotarło. Oszukista. Na litość mnie wziął. O kurwa. No nic. Dałem się porobić jak dzieciaczek. A twórcy, widzę, Fallouta świetnie wymyślili. Nie dawać luster, nie będzie odbić, nie trzeba się martwić. No ma to sens. Znaczy to rozwiązanie na dłuższą metę. Nie wiem, wiem, że muszę myszkę wymienić, bo to już jest... tragiczna jest ta myszka. To była ostatnia w ogóle nasza misja w Point Lookout. A no właśnie, dzisiaj miałem tego. Mówię, że wszystko dobre. Ja dopiero wstałem, nie zdążyłem, kurczę, pomyśleć, co by tu jeszcze robić. I usiadłem i stwierdziłem, że nagrywam odcinek. Nie czuję się zbyt dobrze. Taki. Tak mnie coś w brzuchu boli i takie czuję w płucach ciśnienie. Jakbym miał zaraz brzuch rozwalić. Znaczy niekoniecznie w płucach, a bardziej pod płucami czuję takie ciśnienie. I w brzuchu. To jest jadł za dużo. Może tutaj powinienem położyć tą księgę. No nic. Ja, czy jest jakiś świr, co tu chodził i pojedynczo zbierał te księgi. Nie jest. Dobra, to co? Chłop nam zniknął, kurwa, ty nie ma go. No patrz, na wózku siedział. O. No i kurwa, zniknął, w sensie... No nic, misja wykonana w takim razie. Tak szukam może jakieś sekretne przejście, wiecie o co chodzi. Może jestem debilem i po prostu czegoś nie widziałem też. O. To może i sekretne przejście, jestem debilem i nie widziałem. Może to dwie rzeczy naraz. O kurde. Tak się mniej cykam. Oj. Gdzie mam iść? Tutaj. O, panie szefie. Dajcie, to trzeba pobrać połowę tego. To, że dzisiaj taki przymulony, ale tak jak mówię, że wiecie jak jest. Co to odpierdalasz tu, majster? Co to jest? To ten pełzak jakiś zajebany i co ty się modlisz? You shouldn't be here. Można by było pomyśleć, że jesteś ponad te okultystyczne brednie. Ale ci za przypierdolę tą siekierą. Zazwyczaj ukrywam ciała w rzece, ale to też jakiś niezły sposób. No dobra. Nie podoba mi się to. To co, a jak mu sprzedam hita, to co się stanie? O. Jak wezmę księgę. No dobra. Księga nie zostanie zniszczona, ale będzie w naszym eku. No nic. To jest ewakuacja. Znaczy lubię tak robić. Najpierw robię misję. Później dostaję za kapsę od chłopa i później go zabiję. Ja tak jestem fanem robienia takich tutaj zagrań. No dobra, ale nie zniszczymy dzięki temu księgi, ale dzięki temu jesteśmy... Pozdrowienia z Point Lookout, ale dzięki temu jesteśmy pitos do przodu. Dysiaka. Wydaje mi się, że Worf, chuj ze światem, 1000 kapsy w Kirmanie. Można spadać, idziemy. To była nasza ostatnia misja w Point Lookout. Więc czas udać się do przystani. I ewakuować się stąd. Halo, gra mi znikła. Dobra. Nie wiem, czy w poprzednim odcinku było tego. Było tak, że tutaj tego chłopa spotkaliśmy, nie? To było to, że on nam te muzyki ostatecznie wycinał? To nie wiem, czy to... Nazywałem chyba, nie? Ten tabar, przewodnik. To on te mózgi tam coś tam tego owego. Nie wiem, czy to było w poprzednich odcinkach, czy nie, dlatego wolę powiedzieć. Z Nadine gadaliśmy. Więc wydaje mi się, że czas się przejechać powrotem do domu.
Ja zobaczę sobie misję i oczywiście my kontynuujemy sobie misje poboczne. Płyniemy na pustkowia słoneczne. I w tym czasie w sumie mogę sprawdzić, jakie dzisiaj misje, co zaraz będziemy robić. Dobra, widzowie, jesteśmy. Możliwe, że to już faktycznie koniec. W sensie tych lokacji jest dużo, naprawdę, ale ja oczywiście tych lokacji nie będę sprawdzał wszystkich. Ja tak patrzę tylko na te misje poboczne, które mam zaznaczone, które zabierają jakąś dość istotną fabułę. Znaczy, ciekawe, no na pewno jest jakiś świr, co postanowił, że a wszystkie te lokacje odkryje i jest, lecimy. Dobra zabawa. Na pewno ty. Ale no my takimi świrami jesteśmy, na razie jesteśmy, słuchajcie, tutaj. Paradise Falls, okazało się, że ja tą mieścinę już kiedyś odkryłem. Ja to pamiętam, natomiast zapomniałem, że miałem tu przyjść. Dopiero teraz przeczytałem, że jest to jakaś misja chyba. Więc idziemy. Jest głuszec, czyli postać fabularna. Au revoir. Don't let the door hit you in the ass. Nie będę robić kłopotów, chcę się tylko rozejrzeć. You wanna look around? Where the hell do you think you are? Stop wasting my time, asshole. Pierdoła. Każdy ma swoje cele, ile wynosi twoja. We might be able to work something out, but it won't be cheap. If I vouch for you and you go mess up our groove, it's my ass on the line. I think 500 cap should cover it. What do you say? Reto, może. Nie zamierzam? Coś czuję, że się nie opłaca. Czekaj. Kim jest Eulogy? Może coś się tutaj innego za spłacenie uda. Kim jest Eulogy Jones? Are you for real? You come up to a man's place of business and you don't even know who he is? Nie. He's the man. Runs Paradise Falls. He's the real deal. Definitely not someone you want to mess with. But Eulogy doesn't waste his time with mortals. So piss off before I put you in the dirt. Think you got what it takes, do you? Yeah, I might have something you can do for me. If you don't screw it up, maybe I can get you into Paradise. Think you can round us up some assets? Nie wiem czy ja chcę zbierać niewolników dla niego. Mogę brać do niewoli przestępców, prawda? Nie muszę zniewalać niewinnych. You don't honestly believe anyone out there in the wasteland is innocent, do you? If you can't stomach the business, then don't get into it in the first place. Assuming you're still interested. Ja nie wiem, co ja tu robię, ty. Co tu się dzieje? I'm too busy or I'd get them myself. You get them for me, and I let you. Nie chcę mi się. Nie zrobię tego. What? After all that yapping about wanting to get in, and you're just going to walk away? Why didn't you do that in the first place? Go on, piss off already. Nie chcę się bić. What the hell do you? That's it. You're. Czekaj, co? O kurwa. Hey. O, i ja zrobiłem save'a, o Jezusie. No nic, przepraszam cię. No nic. Kurwił się wyjątkowo, że mu czas zabierałem. Instrukcja do Mezotronu, podsumowanie, no dobra. Mezotron. A to ciekawe. Wezmę. Niwo. Okej, okay, palec. Bo był generalnie zły. Ty, co to za pistolet maszynowy, co nad... Strasznie dużo bije ten pistolet maszynowy. Dobra, no nic, wkurzył się delikatnie. Widzicie, scroll się prawie naprawił. Więc przed chwilą widzieliście, patrzcie. Normalnie prawie naprawiony. Jedna z myszka i tam musi zostać kupiona. Ale przynajmniej udało mi się zmontować jedną z rzeczy. Kurwa, ile te bronie teraz biją. To jest tak, że ja mam podwyższony poziom i moje bronie biją więcej, bo mam takie dziwne wrażenie, że właśnie dokładnie tak jest. Powiedziałem, że. A, że udało mi się zmontować film przynajmniej. Na tym. A to jest z tą myszką. Zawsze to jakiś plus. Tak nie do końca, bo jeszcze muszę nagrać dla niego piosenkę.
Stero, gdzie? No kurwa, no fabularne misje poszły. Dobra, może z tym waszym... Ty, a ty to kto? I czemu urwało ci głowę, jak ty nawet nie dotknąłem? Już do bramy, no dobra, no. No nic. Nie mogę cię przeszukać? Halo? No nie mogę. No nic, to idziemy dalej. Czekajcie, muszę... Nie muszę, ale zrobimy tak. Dobra. Kontynuuj. A właśnie, muszę ten program do kapowania tych FPS-ów zrobić. Kurde. No, jak, bo jak czuję, że jest... Jak się oko przyzwyczai do 80, nagle mu spada do 60, to czujesz, że masz lagi. To mnie tak wkurza. Jak szczególnie jak jest, już wolę mieć 50 FPS-ów, niżeli żeby mi się tak cienie zepsute, żeby mi się tak FPS-y wahały z prawa i lewa. To jest masakra wtedy. Gdzie ja mam iść? To tu? Mam iść, zaznaczę sobie, chyba tu. Paradise Falls Shopping Center. Okej. Okay. Zobaczymy. Tu chyba jacyś są niewolnicy. No to wychodzi. Ty dobry? Nie? Gramy oczywiście, słuchajcie, na tego. No łatwym, bo to już nie ma co. Biegamy, zabijamy. Taszujemy sobie głównie fabułkę. Nie ma co już tutaj męczyć. Niewiele tych misji zostało. Też nie chcę przechodzić tych misji 5 godzin. Dobra, który jeszcze? Ymir. No kurde, szkoda, że się nie udało. Chociaż z drugiej strony coś czuję, że i tak ta bitwa tak czy później by się, tak teraz czy później by się odbiła. Odbyła ostatecznie tam ta bitwa. Mi się wydaje, że to było nieuniknione, że myśmy pogadalibyśmy z tymi chłopami, ale ostatecznie i tak byśmy, do tej bitwy doszło. Clover! Kurwa. Amica. Nie no. Zawsze ty... W grach komputerowych zawsze, że tak blokujesz i tak... Śmiesznie to wygląda, jak stoicie obaj i tak blokujecie, jak przed chwilą było. Dobra. Mission completed. A, jeszcze te paluchy trzeba. Tak, jeszcze mamy paluchy do zrobienia. Co to jest w ogóle? Klinika kosy. Okej. Okay. Teraz zobaczymy, co tu się dzieje. Tak, jeszcze paluchy można sprzedać. Paluchy można sprzedać i jeszcze uszy, czyli to uszy to są chyba dobrych postaci jakby. Części ciała, jak zabierzesz dobrą postać, to chyba tak jest, że ucho umierze odciąć. Tak mi się wydaje. No to była taka lokalizacja z jak było z niewolnikami wcześniej, tylko troszeczkę na mniejszą skalę. Tak mi się wydaje. Niestety nie kojarzy mi się dobrze tamto miejsce, bo tam straciłem całe eko. Ale teraz no nie stracę, bo wszystkich wybiję. Manekiny. No można się zesrać, jak widzisz taki manekin. Wydaje mi się, że niebezpieczne te toalety. O! Mogę tam wejść? Mogę. Dobra. Tu coś jest do podniesienia? Nie. Mam strasznie wąskotorowe widzenie. Takie jakbym... Nie wiem, czy jakby... Dalej powinienem mieć ten ekran. Że tak, że się wlapuję w ten celownik na środku. Tak nie patrzę za bardzo, co tu się dzieje, nie? A tak dobrze jest. Szczelina jest zbyt mała. Okej. Okay. Miałem taki wujkowy żart, ale to akurat może
Pierwszy raz chyba dobrze, że nie powiedziałem żartu wujkowego. Straszny cringe. Dobra, jakaś brama jest. Ja w ogóle po kolei kurwa powinienem chodzić, a zaczynam od końca. Bo tu już widzę interakcje z ludźmi pewnie będą. Także ucieczka. Także ucieczka na początek. Zobaczymy. O. Na pewno sobie... Frank, nie! Postacie fabularne, tylko nie one. To mogła być przyjemna konwersacja z Frankiem. Klinika Kosy, nie wiem skąd my przyszliśmy. Aha, stamtąd. Tak? Nie, bez... A tak, tak, tak. Czyli pierwsze drzwi to jest to. Jakie napoty... Cel par. Kurwa, dużo tego do mnie wolnie. Drzwi do koszary łowców niewolników. Zobaczymy. Over here. Kolejna postać fabularna. No tak tylko profilaktycznie jeszcze jakieś... Właściwie to już nie wiem po co ja to zbieram, w sensie... No nie wiem, powinienem w sumie iść dalej. Ale liczę na to, że może coś ciekawego tutaj będzie. A ponadto nie mogę się powstrzymać dzisiaj. Nie mogę się powstrzymać, żeby nie eksplorować dzisiaj rzeczy. Mogę to spać? Ty, mogę. A, bo ja mam chyba tylko perka, że mogę sobie spać akurat trzej. Ty, to mogę się przekimnąć, w sumie idziemy. Ja mam tego perka, co chyba, że jak śpię, to tego. To mogę spać wszędzie, w każdym łóżku, mi to nie przeszkadza. Perk śpioch, czy coś? Coś takiego. Dobra. Pierwsze drzwi zostały otwarte, to jest klinika. Kupę, że wszyscy się na mnie rzucili, a nie tylko ten jeden chłop. O kurwa. O nie, o, kosa. Dzisiaj znajomy napisał do mnie, na którego względnie mówimy kosa. Ale niestety nie jest czas posiadany, żeby się spotkać. Ponadto jest no, środek pandemii. I widzicie, jest 4:41, a ja dla was odcinek nagrywam. Było wstane, jest normalnie mięso mrówki. Jest normalnie nagrywany odcinek. Fastem, żeby wrzucić. Teraz w ogóle się przerzucam. To widzicie, to już pewnie widać ten system, jeżeli jesteście... I oglądacie te materiały na bieżąco. Znaczy też zależy w którym okresie, rzecz jasna oglądacie to. Bo jeżeli oglądacie to na przykład w 2023, no to różnie może już być. Ale na razie tak sobie postanowiłem, że chcę wziąć się za materiały. I faktycznie ten jeden odcinek dziennie to było super. Super sprawa, jeden odcinek dziennie wrzucać. Super, że się udało to. A nie raz na 15 lat coś wrzuciłem. Że poważnie się za to wziąłem, to teraz postanowiłem, słuchajcie, wrzucać tyle, ile wlezie. To jest moja definicja. Wrzucam tyle, ile wlezie odcinków. To znaczy, siadam, nagrywam. Nagram tak docelowo 3 max, nie? Coś takiego, ale tyle ile nagrywam, to jakby to nagrywam i tyle. W sensie... dzisiaj nagram 2, to 2, wczoraj 1, to 1, wiecie, i tak sobie będę wrzucać na max 3, nie? Tak nie, że tak codziennie i tak, tylko od razu biorę, wrzucam to, żeby też, bo ja mam strasznie dużo materiałów, a tak się będę motywować, żeby tak codziennie też coś nagrać. Teraz mam dużo materiałów na zapas, to 3 mogą latywać i w końcu będzie tak, że będę nagrywać codziennie, albo co 2 dni. Będę sobie tam ustalać, na przykład 2 dni nagram 5 odcinków, po prostu 5 odcinków leci w 2 dni. A robię tak z tego powodu, znaczy też nie wiem, czy po prostu nie będzie tak, że na przykład będę dwie serie jednocześnie puszczał, jeżeli owe będą, na przykład seria Fallout i seria Gothic i ten trzeci film, który ewentualnie będzie się na przykład pojawiać codziennie, to będzie
jakaś seria na bieżąco, ponieważ stwierdziłem, że. A tu nie ma tego składziku czy coś, bo stwierdziłem, że przydałoby się zacząć wreszcie jakieś gry na premierę. Premierę nagrywać. I tam wpisałem, że tam premiery gier, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. No i znalazłem dwie interesujące produkcje. Nie no, wiem więcej, ale takie dwie pierwsze, które klikłem, to było tak. Weed Shop. Mówię, no dobra, no, Weed Shop, no. Zobaczymy, co to się. Zapisałem sobie jutro z premiera u mnie. I powiedziałem, no dobra, może się uda, zobaczymy, nie? A druga się nazywa Fanboy. Coś tam friend. Tak, i tak mówię. Okej, okay, ja lubię. Może takie to dziwne gry, jakie zacznę nagrywać. Nietypowe, które inni nie nagrywają. Dzięki temu będę miał monopol na dziwne gry, jak zacznę nagrywać. I każdy, kto będzie szukał gierki, to znajdzie ją u mnie. Więc pomyślałem, że to może być spoko. Ja też lubię takie dziwne gry sobie pograć. No ale chłopie, wchodzę na tego Steama. I że pokazuje mi, że nie mogę wyświetlić, dopóki się nie zaloguję, nie? Mówię, no dobra, no to się loguję. No i chłopie wchodzę, loguję się na tego Steama. Patrzę na to fanboy coś tam. Chłopie, pierwszy screen, jaki mi wyskakuje z gierki, to normalnie Dickinson na cały ekran. Mówię, co jest? Na Steamie, kumalski. Na Steamie takie gry są. Pojebane to jest. Normalnie dick był. A później już screeny to nawet wam nie opowiadam, widzowie, bo to nie ma co. Możecie sobie poszukać tej gry. Ktoś jest zainteresowany pograniem, ale no, że na Steamie? Ja nie mam nic przeciwko żadnym grom z tego, nie? To robisz te takie. O, rady, zaczęło działać. Widoga nie było słychać dawno. A ja nie włączyłem radia. Po prostu tu jest dziś radio. No i normalnie Dickinson, a później ja patrzę, a tam więcej wam powiem. Dickinson koło Dickinsona jest. Dickinsonowa chłopie orgia jest pro. Co to jest? Łóżko. Ja to patrzę na te screeny i mówię. No nie ogram tej gry, nie? Nie, dobra, włączam tego tridoga. Wkurza mnie ten tridog. Się nie potrafię skupić. No i dziwne, że takie gry potrafią być na tym. Na Steamie. Nie wiem, to mi się wydaje dość dziwne. New Cola Quantum. O kurwa, ty. Sporo tej New Coli Quantum. A mogła być fajna gierka jakaś głupia. Jest taka gra. Nie wiem, czy ona jest głupia, natomiast wiem, że istnieje taka gra. I to jest, że tam potwory takie różne, zwierzętowe ludzie. Zwierzętowe ludzie i chodzą do szkoły i tam jakieś romanse, coś takiego dziwnego. To jest. Nie, że. Wiesz, każdy se gra w co se chce. Jak nie mogę. Nie mogę tu odpocząć? Ale w kształcie serduszka, proszę, jaki temacik akurat. No i tam, że wiecie, że chodzisz do szkoły, możesz całować, coś tego, takie strasznie dziwne gry. Pomyślałem, że kiedyś muszę je ograć, bo nigdy w takie gry nie gram. Nie grałem. Mówię śmieszne. Mówię nawet fajne. To wie. Widziałem kiedyś na streamie, jak ktoś tam grał. A to właśnie w takim też pewnie. Pewnie. Wink, wink, wiecie. Bo mało się znajdzie fanów takiego formatu. Szkoda, że sobie nie pogadaliśmy z nim. Nie wiem, o co tu chodzi. Nie? Bo to akurat bym się dowiedział. Mało jest fanów, słuchajcie, takiego formatu. Właśnie takiego, o którym powiedziałem wcześniej, czyli. Miłość, szkoła, pewnie głównie młodsze osobniki płci żeńskiej.
Tak bym strzelał, nie? Że to są tego typu gry, takie nowele, coś takiego. No, można ograć, zawsze chciałem ograć. Ja powiem więcej, ta gra chyba jest multiplayer, ale nie jestem pewien co do tego. Wydaje mi się, że jest multiplayer, bo pisałem Ziomkowicz, czy nie gramy. No, nie uwierzycie? Powiedział, że ostro mnie popierdoliło coś. Bo ty żyjesz? Nie żyjesz. No, ale kto wie, może sobie. A, już tu byłem. Tu będzie wyjście. Nie wy z niewolnikami. Ale kto wie, może ogramy sobie tą gierkę z jakimś chłopem, jak będzie multiplayer. Gra jest po angielsku. Po co mam to otwierać tu? Bez sensu. Użyj klucza. Siema. O, tu góle są. A nie. Nie mam. Brama jest otwarta, biegnij. Jesteś bez nadziei. Żartujesz, że jeśli się stąd wydostaniesz, będziesz mógł wziąć tyle gorzału, ile zechcesz. Okej. Ty. Penna Janet. Brama jest otwarta, biegnij. Ponura. Na co się I'm watching the patrols. What do you think I'm looking at? They switch it up a little bit every day, but just a little. There has to be some sort of pattern to it. It's just a matter of watching and waiting. Brama otwarta, biegnij. Now's our chance. Let's go! Nasza szansa? No nie musicie biec, kurwa. Wszystko jest otwarte, ty. Chlebak. Nic nie jest, coś mi tu nie pasuje. Pytanie brzmiało, że wszystko w porządku. Mamy jest otwarta, biegnij. Rama jest otwarta, biegnij. Rama jest otwarta, biegnij. Dobra. A co on powiedział na końcu? Nie wiem, coś powiedział, ale skipuj. To tu są jeszcze niewolnicy. Wiewióra. A już mówiłem o tym. No, zeznałem kiedyś. O, wreszcie ktoś kto zauważył, że wyciąłem połowę składu. Tutaj. Ochrony. Nie, łowców. I one sobie tu mieszkały, to jest ich dom. No, nieprzyjemne. To mogę powiedzieć więcej. Zawsze chciałem to zrobić. I myk! O kurwa, ty. Masakrowany. O, jest steka. No nic, chyba on akurat tutaj zostanie. Poradzi sobie, zauważy, że brama otwarta. Wydaje. Czy został tu ktoś jeszcze, oprócz bardzo straszliwego krasnoluda? Nie, macie tu jaja, kurwa, czy coś. Mózgi, no jaja bardziej. Ale jaja, ty, ja mam jakieś miejsce tu zaznaczone. O, spotkaj się z dziećmi. Dobra. To idziemy. Mogę się tepnąć, bo nie chce mi się dygać. No, jak kliknę. A, nie mogę. Niestety. Tu do wyjścia trzeba iść? Do wyjścia wejdziemy. Let's go. Coś mnie tu ominęło. Food mnie ominął w sumie. Nie byłem tu. Ty, może uda się nawet ten New Coli Quantum ostateczny nazbierać tyle, żeby oddać tej lasce.
Znaczy oddać. Dać właściwie, nie oddać. Chociaż ona chciała bardzo dużo tego. Kurde, no czuję takie jakby ciśnienie, nie wiem. Ale to pewnie przez złe siedzenie. Niewygodnie siedzę i przez to się tak czuję dziwnie. Jakby płuco mnie lewe bolało. Ajajaj, niedobrze widzowie. To dużo widzowie mówię. Widzowie. Ale dobrze, bo już nie palę strzugów na pewno zwykłych. Trochę elektryka. Zastanawiałem się nad zakupem, ale uznałem, że jak kupię zerówkę, to będę jarać tyle, chłopie. No dużo będę palić i jak dużo palisz, to dużo siana wydajesz. A tak zawsze czystuły w Germanie. I'd think twice about coming back here if I were you. These guys aren't going to forget you, you know. Aha. No nic, moja gra widocznie się nie spodziewała, że ktoś będzie na tyle odważny, nie wiem, na tyle, a może i głupi, że biegnie tagownik wszystkich ich rozdupcy. Natomiast nam się udało. Fak, jak chillera w ogóle. Wskazuje. A mogę się stąd jakoś szybko telepnąć? Teleportnąć? Mogę. Tylko jeszcze nie wiem gdzie, zaraz wam powiem gdzie się teleportujemy. Dobra widzowie. Ale dzisiaj sprawny odcinek, co? Tylko czuję jakbym mało mówił ogólnie. Bym taki był mało komunikatywny. Znaczy mówię, zdaję sobie sprawę, że mówię, tylko mówię, że masło myślane. O, Druciarz Joe, nie wiem kim jest Druciarz Joe, ale chciałem powiedzieć, że tak, że sprawny odcinek, nie, że zobaczcie, tu idziemy, że zatrzymuję, wiem gdzie idę, wszystko jest zajebiście. Columbia. Chcesz kupić robota? Just delivering them now. I've got a custom gutsy that isn't spoken for, but well, RL3's a bit finicky about the company he keeps, and I don't think he likes the look of you. Nothing personal, of course. To masz na sprzedaż. Masz na sprzedaż moduł sensora, pistolet, przepychacz, spinę. No i właściwie to tyle, ja bym tego robota kupił. Dobra, a mogę. Kurde. Szkoda, w sumie bym kupił robota. No dobra, my idziemy tutaj. Tu jest nasza główna misja. Znaczy główna misja, główna poboczna misja, którą zaraz odkryjemy. Kurde, ja w ogóle tu byłem, nie? W tej fabryce, ale tego to nie widziałem w sumie chyba. To jest hotel, w sensie... Powiem drogą, in general, patrzcie jak wygląda świat. Ale kurwa, hotel sobie przetrwał, nie? Tego. Chociaż z drugiej strony możemy też, wiecie, popatrzeć tak, że na przykład jest taki hotel teraz zrobiony właściwie i to jest chyba w Nowym Jorku, ile się nie mylę. Który ma za zadanie przetrwać, słuchajcie, wybuch jądrowy. Bomba atomową ma za zadanie przetrwać. Także. Stacja Wellington. To tam to jest. Wygląda ciekawie nawet na miejsce, które bym... Tak, bo tu... Tak, to zdążyłem, udało mi się słuchajcie przydać. Gulom nie ma wstępu niestety. Gule niestety nie mogą wyjść. Takie zasady tu mają. Udało mi się przeczytać. You're definitely not human, that's for damn sure. For the last time, no zombies allowed. Can't you tell the difference between me and a feral? Fine, I'll show you the goddamn difference. Just you wait. You'll get yours, all of you.
charmed, I'm sure. Okej, okay. Pogadajmy sobie z Royem Phillipsem. Albo i nie pogadamy jednak. Pakujemy się do środka. Interkom ochrony. Wypierdol. O, co się stało? Więc nie klikłem. For the last time, get your rotten, ugly, goddamn ghoul ass off Mr. Tenpenny's private property. Całujesz swoją mamę z takimi ustami? What? Oh. Sorry about that. Ale to jest dobry pocisk. You are currently trespassing on Alistair Tenpenny's private property. You have some reason to be here? Chcę się trochę rozejrzeć, dać spokój, nikomu nie zrobię krzywdy. Jak mnie nie stać? No kurwa, co jest grane? Czy śmigało wszystko z chwilą? 100 kapsli? A nie, to pewnie... I tu się mylisz, 100 kapsli wystarczy? 100 kapsli. Mnie nie stać. Myślę, że jakby... Dobra, zapamiętamy ten głos i rozjebiemy chłopa. Tego. To ten? Szef Gustavo? Dobra. A, trochę was tu więcej jest niż tylko szef Gustavo. Mogę coś tu okrać? Mogę, ale wymaga klucza. No... Halo? Słuchaj, co tam się z tą dzieje? Czemu mi grę wyrzuca? O ty. O! Żartowałem, szefie. Kurwa, mać! Dobra, wczytamy, bo znowu... To nie chodzi o to, że ja tu nie mogę tego, tylko cała misja fabularna pójdzie się jebać klasycznie. Wszystkich zacznę rozdupsać siekierą i tak się skończy nasza zabawa cała. Może sobie odpuszczę teraz. Ty, a tu co się dzieje? O, mamy tu jakieś wejście dolne. Za sobie obczajmy. Tam pewnie nic za ciekawego nie było. Zobaczymy, może wejdziemy plecami. Da się tu wejść, potrzebuję klucza. Do wejścia do metra i generatora. Potrzebuję klucza jakiegoś. Zapewne od ochroniarza Gustavo. Zgaduję, że jak tu się zacznę bić z Gustavo, to i tak wejdę do środka i... Rzucą się na mnie wszystkie postacie fabularne, z którymi moglibyśmy zamienić chociaż dwa słowa. A ponadto okazuje się, że nie znałem się na żartach. Moi drodzy, na żartach nie znam się też ja. Bo teraz nie żartuję i kończymy dzisiejszy odcinek. Dzisiaj trochę krótki, taki 40-minutowy, ale myślę, że w miarę treściwy i dużo rzeczy zrobiliśmy. I tak jakiś miałem cel, poszedłem, odnalazłem, wchodzę, robię misję. Widzimy się jutro. Jutro sobie wchodzimy do tego domku. Albo dzisiaj, tak jak mówię, trochę zmieniam ten układ. W każdym razie widzimy się w następnym odcinku na tym kanale. Moi drodzy, przypominam, łapki w górę, komentarze, nie wiem, czy to mówiłem przed chwilą, suby i tak dalej, wpadnijcie w linki w opisie. Do zobaczenia, miłego dnia oraz miłej nocy. Ja nazywałem się Czechu i widzimy się w następnym odcinku. Tyle. Cześć.